Kolejna edycja testów piłkarskich Football Trial 28 listopada 2021. Maciej Szcześniewski wita Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Warszawie, Zieloni kontra Czerwoni, rocznik 2001-2004. Składy obydwu zespołów: Zieloni w następującym zestawieniu: w bramce Kowalczyk, dalej Lindstedt, Napierała, Wąsiewicz, Dybowski, Wesołowski, Bilski, Sobczyk, Wiśniewski, Kuźniarek i Szczepanik, na ławce Mocarski i Adamczyk. Jeśli chodzi o zespół Czerwonych, to skład prezentuje się następująco: Świerczyński, Przybysz, Pawluczuk, Napierała, Drewniowski, Kostyk, Petrosjan, Lenarczyk, Witkowski, Ruman i Ulatowski, na ławce Mocarski i Miszczyk. Wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Kolejna edycja projektu, w którym to zawodnicy młodzi z całej Polski mają szansę zaprezentować się szerszej publiczności, agentom, menedżerom, skautom. No i rozpoczynamy. Jako pierwsi kopią piłkę od środka Zieloni. Teraz rozciągnięcie na lewą stronę. Spójrzmy, jak zawiąże się ta akcja. Idzie tutaj w sukurs grający z numerem 23 Kuźniarek. Ostatecznie uderzył Bartosz Wiśniewski. Ładnie ta akcja rozprowadzona. Dobry przerzut. No i ostatecznie niecelny strzał Wiśniewskiego. Tutaj lepiej by było chyba po długim rogu spróbować uderzyć tą piłkę na warszawskim Bemowie. No i na akcję Zielonych. Biegnie prawą stroną Patryk Dybowski, zawodnik z Bydgoszczy. Uderzenie gracza Gwiazdy Bydgoszcz, no ale radzi sobie z tym golkiper drużyny Czerwonych, Hubert Świerczyński. Zobaczmy jeszcze raz. Mocny strzał, tyle tylko, że w środek bramki. Dobrze spisał się tutaj bramkarz Garbarni drugiej Kraków. Z reguły pada tych goli bardzo dużo. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Póki co bezbramkowy remis. Teraz uderzenie z okolic 16 metra. Nieźle tutaj zgrał piłkę Ulatowski. Ostatecznie strzelał Antonio Ruman, gracz Akademii, aktywny w tych pierwszych 16 minutach. Patryk Dybowski. Ładna klepka, znowu Dybowski. Dybowski, lewa noga, uderzenie. No i po raz kolejny radzi sobie Świerczyński. O, coraz bliżej pierwszego trafienia Zieloni. Mam wrażenie, że lepiej weszli w to spotkanie zawodnicy właśnie w zielonych strojach. Oto spotkanie rozgrywane na sztucznej nawierzchni. Teraz nieźle zapowiada się ta akcja Czerwonych. Czy będziemy mieli pierwszego gola? Nieudany ten strzał. Jeszcze jest okazja, by uderzyć. Ulatowski, Ulatowski! Zabrakło niewiele. Próbował najpierw uderzać grający z numerem 18 Drewniowski. No, a potem ta próba. Może teraz piłka w pole karne. Spójrzmy, jak to wszystko się skończy. Kończy się rzutem karnym podyktowanym przez sędziego. Nie najlepiej tutaj zachował się gracz drużyny czerwonej. Nie zauważył po prostu, że... No i spójrzmy, rzut karny to jeszcze nie bramka. Czy tutaj Świerczyński uratuje swój zespół, czy jednak będzie musiał Szczepanika strzał przepuścić do siatki? I ostatecznie Szczepanik po rękach Świerczyńskiego pakuje jednak piłkę do siatki. 1-0 dla Zielonych. No nie był to zbyt pewnie wykonany rzut karny, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Natomiast zawodnik Górnika Łęczna miał troszeczkę szczęścia. Ale też trzeba powiedzieć, że to uderzenie było mocne i przełamało ręce Świerczyńskiego. Teraz na lewej stronie rozochocony zawodnik drużyny zielonej. Wycofanie, będzie 2-0, jednak nie. Broni bardzo dobrze Świerczyński. Zobaczmy jeszcze raz na powtórkę. O, przytomne, przytomne to wycofanie. Był tutaj Szczepanik, ale też bardzo dobrze, czujnie zachował się, wyciągając prawą nogę Świerczyński. I kolejna akcja, ale to wszystko na razie muszą wstrzymać zawodnicy zielonych, muszą skupić się na defensywie. Ależ teraz świetna ta interwencja Konrada Lindstedta. Spójrzmy jeszcze raz. No, bardzo dużo ryzykował, ale pokazał umiejętności
Jest ta trzecia minuta. Teraz piłka na wolne pole. Nieźle to wygląda. Spójrzmy, jak to się skończy. Witkowski, Witkowski minął rywala. Witkowski przed bramkę. To musi być 1-0 jednak. Piłka wybita. Nic z tego. Ale nieźle pokazał się na lewej stronie zawodnik Orlicza Suchedniów, 2002 rocznik. Ale też kolejna dobra interwencja Niszteta. Zachował przytomność do końca, dobrze się obrócił. Prosto padła penetrująca piłka, tutaj przysnęła defensywa drużyny czerwonej. Spójrzmy, Szczepanik! Podnosi teraz rękę jeden z zawodników drużyny czerwonej. Spójrzmy jeszcze raz, Szczepanik. No, jakieś pół metra. Prawą stroną teraz pędzi Petrosjan. Petrosjan rozgląda się, komu piłkę podać. Jednak decyduje się na dribbling. Petrosjan podnosi głowę. Wybicie piłki 1-1. Nie najlepsza ta interwencja bramkarza drużyny zielonej. No inna sprawa też, że przy tym golu Ulatowskiego nie popisała się cała defensywa drużyny zielonej, bo Petrosjan zbyt łatwo przedarł się na prawej stronie. Zobaczmy jeszcze raz, no prosto pod nogi wybił tą piłkę Michał Mocarski, ale chciał przecież dobrze, chciał pomóc swojemu zespołowi. Zabrakło też, trzeba powiedzieć, asekuracji, pomocy ze strony całego bloku defensywnego. Całkiem ciekawe to spotkanie. Też trzeba powiedzieć, całkiem dobre jakościowo. Teraz dobra piłka w poprzek, nie ma gola. Słupek. To była stuprocentowa szansa Pawła Witkowskiego. Nieźle to wszystko obliczył lewą nogą w kierunku dalszego słupka. No ale jest to strzał niecelny. Znowu na prawej stronie, gdzie do prostopadłej piłki gracz z numerem 8 i na inny wybór podjął Lenarczyk, gracz Omegi Kleszów. Jeszcze powtórka, ależ tutaj interwencja świetna, kapitalna wręcz golkipera drużyny zielonej, no i nie ma gola. Zobaczmy jeszcze raz, ależ tutaj Mocarski spisał się kapitalnie i to dwa razy. Wydawało się, że tutaj mają sytuację w miarę pod kontrolą zawodnicy zielonych, tymczasem byli bardzo blisko zdobycia drugiego gola czerwoni. Świetna interwencja raz i za chwilę Mocarski popisał się po raz kolejny. No tato już naprawdę obrona najwyższej klasy. W tych sytuacjach dla drużyny czerwonej teraz jest szansa z kolei dla zielonych i mamy 2-1. Ale tutaj przyłożył Dybowski. Kapitalnie zawinął tą piłkę. Bez szans był bramkarz czerwonych. Zobaczmy jeszcze raz. Przełożył sobie dwóch rywali. No i w zasadzie blisko bocznej siatki ta piłka. Bez szans był Hubert Świerczyński. W strefie boiska, 56. minuta, szansa dla zielonych, sytuacja sam na sam i jest 3-1. Trafiają zieloni po raz trzeci, a dokładnie robi to Tymoteusz Kuźniarek, numer 23, gracz FC Espoo. Bardzo dobre warunki fizyczne, 1,89 m wzrostu, ale widać też, że szybkość na dobrym poziomie, pewne wykończenie tej akcji, 3-1 na warszawskim Bemowie. Patrzył do końca, wyczekał Świerczyńskiego. Cztery bramki, a to jeszcze z pewnością nie koniec. Próbują się od razu odgryźć czerwoni. Akcja na lewej stronie, Kacper Kostyk, gracz ŁKS Łomża, wystawia piłkę do środka. Tam czeka już Michał Lenarczyk, 3-2. Zawodnik Omegi Kleszów takich sytuacji nie marnuje, aczkolwiek tutaj naprawdę bardzo dużą zasługę przy tym golu ma Kacper Kostyk. Proszę zobaczyć, jaki dribbling. No naprawdę robi to wszystko spore wrażenie. Myślę, że wpisał się tutaj do notesu któregoś z obserwatorów tego meczu. Gracz drużyny czerwonej.
wszystkie informacje na stronie www.futboltrial.pl. Tam plan całościowy na taki dzień meczowy. Zobaczmy teraz sytuacja i mamy 3-3. Mamy remis. Michał Lenarczyk po raz kolejny bardzo przytomnie się zachował. Wyszedł do tej prostopadłej piłki. No i mamy wyrównanie. Ależ mamy emocje, ależ mamy bardzo ładne bramki. No nie mogą zawodnicy z defensywy zostawić takiej dziury, zostawić też takiego gracza, jakim jest Lenarczyk samego. To wszystko kończy się też bardzo dobrym wykończeniem, przytomnym wykończeniem gracza z numerem 19. Tutaj jeszcze w końcówce tego meczu zobaczymy gole. Przysnęła defensywa drużyny czerwonej. Musiał to być gol. Jak tego nie trafił zawodnik zielonych. Zobaczmy jeszcze raz. Świetne to prostopadłe zagranie. Potem nieprzytomnie zachował się Kuźniarek, wykładając piłkę do partnera po koleżeńsku. Ale fatalne pudło Sobczyk. Znowu zieloni. Akcja rozprowadzona do prawej strony. Jeszcze bardziej na środek ta piłka. Ostatecznie uderza Dybowski. Ależ jest aktywny dzisiaj. Też z pewnością jedna z wiodących postaci w tym meczu. Popatrzył od razu kotem oka, czy jest tam miejsce, by uderzyć. No i piłka obija poprzeczkę bramki. Byłby bezradny Michał Mocarski w tej sytuacji, ale kilkunastu centymetrów zabrakło. Kolejna akcja zielonych. Kuźniarek do lewej strony. Dybowski. Dybowski uderza. Interwencja bramkarza. Spójrzmy jeszcze na tą próbę dobitki. Nie udało się zdobyć czwartego gola zielonych. Dybowski po raz kolejny mógł wpisać się na listę strzelców. Niezła ta interwencja Mocarskiego. Chociaż mam wrażenie, że bramkarz czerwonych spodziewał się, że ta piłka będzie bliżej słupka. Ostatecznie nie ma gola. Ostatnie 6 minut przed nami. Czerwoni. Będzie tam na prawej stronie jeden zawodników drużyny czerwonej. Mamy 4-3. Mamy 4-3 dla czerwonych. Lenarczyk. Ależ on dzisiaj jest w gazie. Ależ ma dzień. Z pewnością też jeden z bohaterów, o ile nie MVP tego spotkania. Nie zastanawiał się długo i też dość szczęśliwie umieszcza piłkę w siatce. Płasko. Tutaj rzucił się bramkarz, już oczekując strzału. Teraz na lewej stronie być może zawiąże się jakaś ładna, ciekawa akcja. Jest dośrodkowanie. Nieźle to wygląda, ale ten strzał niecelny. Tutaj pokazał się Harutin Petrosian. Ten gracz z numerem 57 opisał się dobrym dośrodkowaniem. No ale zabrakło, zabrakło myślę no, dobrego pół metra. Teraz próbują się utrzymać przy piłce czerwoni. Dogranie przez bramkę. Czy będziemy mieli zamknięcie tego spotkania w postaci piątego gola? Tak też się dzieje. Ależ wykończył tą akcję bardzo ładnym strzałem Bartosz Pawluczuk, gracz czarnych, czarna białostocka, wypożyczony z Akademii Piłkarskiej Talent Białystok. Zachował przytomność umysłu po tej, przy tym wybiciu piłki. No i nakrył bardzo ładnie stopą piłkę, umieszczając ją w siatce. 5-3. W końcówce tego spotkania utrzymać jeszcze koncentrację. No ale co tutaj robi bramkarz zielonych? Zaraz będzie dobra sytuacja do podwyższenia wyniku. Jak to się skończy? Ostatecznie naprawia swój błąd goalkeeper Jordan Kowalczyk. Spójrzmy. Jeszcze raz zablokował ciałem to uderzenie. Dobrze też skrócił kąt. No mówiłem o tej koncentracji. Ostatnie fragmenty tego spotkania. Dośrodkowanie z narożnika kończy to spotkanie sędzia. Już widziałem, że właśnie ma taki zamiar, wkładając gwizdek do ust. 5-3 wygrywają czerwoni z zielonymi. Bohaterem Lenarczyk.